Kawałek pocisku. Ja pamiętam kiedyś z któryś z filmów dodawałem, znalazłem podobny pocisk i to jest bardzo, bardzo stary pocisk. Zapomniałem z jakiej to jest broni, to były jakieś pierwsze przed chyba Mosinem czy przed czymś te bronie. Magno, nie pamiętam dokładnie. To jak wiecie, to możecie napisać w komentarzu jeszcze raz. No i wyszło tu na takiej drodze. Ja szukam dalej, zobaczymy co nam jeszcze fajnego ziemia przyniesie. Dobra, mordki, lecimy. No i tak, przy samej drodze wyleciał mi taki nabój, czy nabój? Już nie nabój. Ale nie wiem, z jakiej to jest broni, słuchajcie. Na pewno to nie jest ani Mauser, ani nic, słuchajcie. No co, tu jest jakieś zgięcie takie. Ja spróbuję później to łuskę otworzyć, bo może to było jakieś okopowe. Nie wiem, zobaczymy. No a ja zawijam, słuchajcie, lecę teraz w tamtą stronę, tam gdzie te monetki powylatywały, co oblecieć jeszcze ten teren tu z boku. No i jak fajne coś będzie, pokazuję. Jak na razie parę strzałów jest, parę trafień. Nie jest źle. Dobra, lecimy dalej. Tak, mordki, słuchajcie, taka dziura, zobaczcie. Mamy pudełko, jest to z racji żywnościowej. Jakiegoś żołnierza. Co tu mamy? Słuchajcie, łyżka. Tu też coś jest. Jest to z jedzenia. Więcej nic nie ma. No i tak właśnie żołnierze się tu zaopatrywali. Jak walczyli, też musieli coś jeść. No, no i to są właśnie takie pozostałości po nich, jak teraz widzicie. A ja tu dalej będę szukał, zobaczymy co jeszcze nam wleci. To opakowanie wezmę, jeszcze raz na podsumowaniu wam pokażę. Troszkę je oprzyszczę, może będzie pisało coś na tym opakowaniu, może z jakiej to było jednostki, bo tu też Amerykanie przychodzili. No i tak, ja lecę dalej. Jak widać, wszystko jest w terenach tu tych okopów. Są ślady po walkach. Więc szukamy dalej, zobaczymy co nam jeszcze wyleci fajnego. I tak właśnie, mordeczki, wygląda temat z łuskami, zobaczcie. Jest kolejny, jest to Mauser. No i co mogę więcej powiedzieć, zobaczcie, to są te właśnie okopy. Za chwileczkę zmienię w ogóle lokalizację, polecimy w tamto miejsce. No ja szukam na terenach niemieckich. Moje poszukiwania są na terenach niemieckich. Jeśli chodzi o poszukiwania, no to ten teren znalazłem. Dowiedziałem się od różnych ludzi. No tutaj były właśnie te okopy, bo tu przychodziły wojska amerykańskie.
ruskie tutaj toczyli bitwy. No jak widzicie, ślady bitew są, no są łuski, są race, są różne pozostałości po żołnierzach. No jeszcze na razie nie trafiłem na żadnego oznaczenia, tam jakiś guzik wleciał i tak dalej, no ale żadnych jeszcze oznaczeń nie było. No i jak widzicie, to wszystko są te okopy. Tutaj również kawałeczek przejdę, wam pokażę. Widzicie, tutaj również są te okopy. Więc tutaj wszędzie były toczone walki, no widać po łuskach, no już tych łusek znalazłem praktycznie w tych miejscach, setki tych łusek jest. No i wychodzą ciągle te łuski, wychodzą, więc sama ilość łusek mówi po tym, jakie przechodziły tutaj bitwy. Dobra, ja lecę dalej, kieruję się teraz w tamtym kierunku, chcę przejść tam górą. Tam praktycznie tak nie szukałem zbytnio, ale każde poszukiwania, które robię, no to chcę sobie teren przebadać, przechodzić, zobaczyć co powychodzi kilkakrotnie nawet razy. No jak widać, cały czas coś latuje. Dobra, rozgadałem się, nieważne, lecimy, słuchajcie, dalej i pokazuję co będzie. Taka dziura, no i wyskoczył nam kolejny właśnie taki, to jest prawdopodobnie ten pocisk, o którym przedtem opowiadałem. Wiem, że jest bardzo stary, to jest jakieś broni, pierwsze broni, które były produkowane w 1900, którymś nie pamiętam dokładnie, ale pod jednym z filmów jedna osoba czy kilka osób mi właśnie napisało, z jakich to było broni. Tak się prezentuje, zaraz mi zleci. No i zleciał. Dobra, ja lecę dalej, kierujemy się tam, zobaczcie w ogóle jak jest zielono pięknie wszędzie. I co, lecimy w tamtą stronę, no i na bieżąco wam pokazuję co wlatuje. To do zara. Kolejny sygnał, kochani. Mamy kulkę muszkietową. I co, szukamy dalej. Teren jest do przejścia. Ja chcę tu dzisiaj polatać jeszcze. Na pewno nie będę zaraz kończył, jeszcze trochę poszukamy. No a teraz jak widzicie, kuleczka muszkietowa. I co, lecimy. Pokażę wam, przyjaciele, ciekawostkę, nie? Jestem ogólnie w środku lasu, słuchajcie. I tak, patrzcie co tutaj leży. Niektórzy z was mogą nie wiedzieć co to jest. To jest reklama z kebaba. I tak, zatrudniają takich gówniarzy, którzy rozwożą te reklamy, mają im rozwozić, a wlatują do lasu i po prostu to wypieprzyli normalnie pod samym drzewem, chciał to widać zakopać czymś, taki był mądry filozof, ale nie zakopał, no, ciekawe. Ja osobiście właściciela znam, tego kebaba, więc go poinformuję, jakich zatrudnia ludzi do swojej firmy. Bo po co komuś płacić, jak i oni i tak się z tego nie wywiązują, a każdy chce zarobić. Tym bardziej w tych trudnych czasach, gdzie jest COVID. Dobra, kochani, lecę dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze nam wleci. Tak, na takiej drodze. Słuchajcie, kolejny z tych pocisków. Jak widać. No i co, ja szukam dalej. Widzicie, tylko na tej drodze wychodzą te pociski, znaczy pociski już po tych pociskach, pozostałości, no ale ten się też zachował w takim fajnym stanie, więc jeszcze raz jakbyście mi mogli zidentyfikować co to była za broń, byłbym bardzo wdzięczny. I co, ja szukam tu jeszcze dalej, troszkę deszcz się rozpadał, ale nie szkodzi, jeszcze trochę poszukamy, zobaczymy co fajnego nam wleci. Tak, kochani. No i następny taki pocisk, widać, że gdzieś mocno uderzył. Powiedzcie mi, tak jak prosiłem wcześniej, co to jest za broń, bo wiem, że to jest dość starego karabinu, jakichś pierwszych modeli czegoś, teraz nie pamiętam, musiałbym się cofnąć do swoich filmów. No i co, wszystko jak widzieliście wychodzi na tej drodze, te właśnie, te o tych mówię pociskach. I tyle. Lecimy dalej i zobaczymy, co nam jeszcze ziemia da.
Kolejny fan, coś takiego. Nie wiem co to jest, ale jak widać bije. Więc coś czegoś. Podjeżdża pod jakieś sreberko. Ale to nie jest sreberko na 100%. Dobra mordy, lecę dalej, zobaczymy co nam wpadnie. Taka dziura, taka kulka. Nie wiem z czego, no ale jest. Na pewno z czegoś była. I jak widzicie, już pomalutku się robi ciemno. Jest godzina 15, czy może nie, że ciemno, ale jest pochmurno, deszcz leje, dlatego taka pogoda kitowa. No i co? Mamy tutaj kuleczkę kolejną. Na podsumowaniu wszystko pokażę. A ja jeszcze troszkę tu pochodzę. No jak to były walki, tu może na pewno coś leżeć, ale no widzicie jak to jest, żeby coś fajnego znaleźć. No nie powiem, bo pierwszy strzał była monetka, to jest super znalezisko. Każdego monetka cieszy, każdego kto szuka. Potem wyczyścimy, zobaczymy co da się z niej odczytać. A teraz co? Jeszcze polatamy, zobaczymy co nam wyleci strzała. Taka dziura. Zobaczcie, kolejna monetka. Potem będziemy ją czyścić, bo jest jak widzicie w stanie agonalnym, więc ją później na podsumowaniu troszkę obczyszczę i będziemy wiedzieć mniej więcej co to za monetka. Ale jak powiedziałem wcześniej, każdego kto szuka monetka cieszy. Super, dobra, jest to 5 czegoś jak dobrze widać. Dobra, potem zobaczymy, ja szukam dalej. Tak kochani, chciałem ogólnie tą dziurę co przed chwileczką widzieliście monetkę zakopywać, no ale jeszcze ją detektorem prześwietliłem. Zobaczcie, kolejna krągłość leży w ziemi była, więc warto dwa razy sprawdzić. Ale ta już jest zjedzona tragicznie. Spróbujemy później wyczyścić i będziemy patrzeć. No ale jak widać, dwie monetki w jednym dołku, super sprawa. Dobra, szukam dalej. Przyjaciele, 2 cm dalej kolejna monetka i kolejne są sygnały. Powiem wam szczerze, że chyba trafiłem na jakiś depozyt monetek, ale będę wam wszystko na bieżąco pokazywał, bo jak na razie trochę jestem zszokowany. No już wyszła która? Trzecia? Trzecia lub czwarta? Trzecia chyba. No mówię, 10 cm dalej. I co? Ja szukam, dalej tutaj będę patrzył i zaraz was będę informował, czy były kolejne monetki, czy nie były monetki. Dobra, szukamy. Patrzcie przyjaciele, kolejna, nie? Kolejna monetka. Czekajcie. Komuś tu się musiało konkretnie skiermany posypać. Patrzcie jaka dziura. I cały czas są sygnały, nie? Czyli możliwe, że tu jest już tych monetek. Ile wyszło? 4 lub 5. A ja cały czas znajduję. Na podsumowaniu wszystkie wyczyścimy, zobaczymy. A teraz ja kopię dalej, bo jest sygnał za sygnałem. I jak widzicie, przy takim drzewie. Super, lecimy. Patrzcie przyjaciele. Patrzcie, ja ją widzę. Patrzcie tu. Patrzcie. Jest następna krągłość, czyli trafiliśmy na depozyt monet. Już jest szósta. Pięknie. O, szczęśliwy jestem, szczerze. Nie spodziewałem się. I co? Ja kopię dalej, bo jest sygnał za sygnałem. Jak już się wszystkie monetki powykopuję, pokażę wam dokładnie ile ich wyleciało. No ale jestem naprawdę w szoku. Dobra, to ja działam i do zaraz. Patrzcie mordeczko, one wyskakują jak buki, nie? W piekarni. Kolejna. Zobaczcie jaką dziurę rozwaliłem, nie? Patrzcie tu. To jest ta dróżka, to jest stara jakaś droga. No i jest sygnał za sygnałem, jest kolejna moneta. No jestem przeszczęśliwy, nie? Nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, szukamy dalej. Wyciągamy i pokazujemy. Kochani, patrzcie, nie wyciągnąłem już, nie wiem, chyba z 8 czy 7 monetę. Zobaczcie.
wszędzie sygnały, nie? I to komuś nieźle posypało. I co, ja lecę, bo deszcz zaczyna mocno padać, a chcę wszystko powyciągać, zobaczyć co tu jest, bo no jest pięknie, nie? Patrz, kolejna. No szok, powiem wam szczerze, szok, nie? Dobra, ja dalej lecę tu, bo tu jeszcze jest parę sygnałów. Trochę się zmachałem, bo patrzcie, jaką ja tu dziurę wywaliłem w ogóle i cały czas coś wylatuje, jakaś monetka. No i to w jednym tym miejscu, no i co, ja wyciągam, no jak coś będzie dalej, to wam pokażę, a jak nie będzie, to wam oczywiście też to powiem. Dobra, to do zara. Patrzcie, przyjaciele, następna. Ale co to za monetki, ja wam powiem, nie wiem. Nie wiem, co to za monetki. Tu dalej są jakieś sygnały. Dobra, chowam. Wyciągam to wszystko, co się da wyciągnąć. Oczywiście z 20 razy to jeszcze sprawdzę. I tyle, no ale super, jestem bardzo zadowolony, bo na depozyt takich monetek nie spodziewałem się, że trafię. Że to w jednym miejscu tyle monet. No i co? Szukamy dalej. Wyciągamy i pokazujemy. Patrzcie, mordeczki. Kolejna. Kolejna monetka. No szok. No jestem w szoku. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo sygnał jest za sygnałem, a nawet nie wiem, co to za monetki. Potem będę czyścił i będziemy zaglądać, ale patrzcie, wszystko rozkopane. Deszcz pada, troszkę kropi, ale mi to nie przeszkadza. Monetki muszę powyciągać, bo na takiej depozycie czekałem monetek. Marzenie moje. No i jest. Jedna monetka cieszy, a co dopiero tyle monet w jednym miejscu. To jest szok, nie? Dobra, mordeczki, to ja wyciągam i wam pokazuję. No i tak, mordeczki, wyskoczyło tyle, jest to 10 sztuk, nie wiem, co to są w ogóle za monetki. Zobaczcie, tutaj wyskoczyło, z tej dziury wyskoczyło dwie, tu wyskoczyło resztę, jedną znalazłem wcześniej, czyli wyskoczyło 9 monet w jednym miejscu. No ale super, nie, jestem w szoku, coś pięknego. Dobra, kochani, na podsumowaniu troszkę je przeczyszczę, bo wziąłem tutaj tą szczoteczkę, wszystko będziemy mniej więcej dochodzić, jakie to są monetki. No ale piękny depozycik monetek w jednym miejscu, coś pięknego. Dobra, ja pomalutku będę się zwijał, bo już jestem trzecią chyba godzinę w lesie. Piękny strzał, jeszcze tu kawałek przejdę. No i lecimy na podsumowanie. No a w międzyczasie, jak ktoś jeszcze wyskoczy fajnego, to się włączę. Tak, kochani, dziurko już zakopałem. Obok dziurska kolejny sygnał, kolejna monetka, 11 czy 10. Tu coś widać, jeden czegoś. Dobra, ja tu jeszcze kawałek przejdę, wszystko zakopię, tak żeby śladu nie było. Kulturalnie dziury się po sobie zakopuje oczywiście. I co, lecimy na podsumowanko, a w międzyczasie jak jakiś sygnał będzie, coś wyskoczy, to wam pokażę. Jak nie, to robimy podsumowanie. No, jestem już, kochani, po poszukiwaniach. Zaraz będę robił wam podsumowanie, ale jak na razie czyszczę monetki, jak widać. Tu piękna szczoteczka. Spróbuję jakoś doczyścić i wam pokazać. Zaraz podsumowanko robimy i wszystko. A jak widzicie, pogoda super. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, kochani, robimy podsumowanko. Troszkę monetki obczyściłem, ale są w stanie tragicznym, więc będę musiał je w domu czyścić specjalnymi płynami. Więc tak, wleciała nam racja żywnościowa od jakiegoś żołnierza. Oczywiście na tym okopie została łyżeczka wsadzona w środek, tu jakiś kawałek czegoś. Również to ma swoją historię, ponieważ wiecie, no, w tych czasach to walczyli, tak? No, chłopaki musieli też coś jeść, musieli też różne rzeczy robić, zostawili po sobie taką historię.
więc taką również, które są łuski. Mamy dwie duże łuski, dwie małe, znaczy trzy duże. Tutaj mamy taki pojemnik, szczerze mówiąc jest to jakiś płyn, bo coś tutaj nam wycieka cały czas. Złom, no niestety. I co? Tu lecimy, tu są te kulki, słuchajcie. To są na 100%, to nie wiem co to jest. To wam powiem, nie wiem co jest. Ale wiem, że kiedyś ktoś mi w komentarzu, jeden z poszukiwaczy, nie pamiętam nazwy kanału, muszę wrócić, powiedział, że to są z jakichś tam kiedyś pierwszych broni, które wychodziły właśnie w latach 1900 czy 1800, nie pamiętam. Tu mamy jakąś kulkę, wydaje mi się, że to jest kulka muszkietowa. Tu jest druga kulka muszkietowa. No i co? Tutaj z pocisków taki guzior wyleciał. Słuchajcie, nie wiem co to jest za guzik. No i tak, depozycik nasz piękny. Słuchajcie, straszne, w niektórych widać, że to są 5 czegoś, tu jest jakieś 10. Stan opłakany. Jak widać, musiały w ziemi swoje leżeć lata a lata. No jest straszny stan monetek. No ja będę próbował w domu je wyczyścić, no. Tutaj jeszcze coś na tych monetkach widać, jeszcze jest w miarę. To będzie 5 finingów. Ta monetka mnie ciekawi. Słuchajcie, bo to jest 10 czegoś. I tutaj jest rok. 1000, zaraz wam pokażę. 1921, tak? To jest też 10 czegoś. No też, no, rok mówi swoje, no nie? No i mamy te monetki. Wyszło ich 2, 4, 6, 8, 10, bo jedną monetkę, jak widzieliście na początku filmu, znalazłem. No i co, pokażemy może jeszcze jedną monetkę. No tak się prezentują te monetki, zobaczcie, stan tragiczny. No ale jak będą powyczyścić, myślę, że jeszcze jak się dobrze wyczyści w różnych tam preparatach, płynach i w ogóle jakieś oliwki, bo tutaj mi kolega powiedział, serdecznie Cię pozdrawiam, Adi. No, że w oliwkach. No i zobaczcie, tutaj jest jakiś orzeł. To jest orzeł niemiecki. Znaczy orzeł, jakiś tam ich z flagi. Czyli ta monetka też jest, widzicie, stara. No wszystkie monetki są stare. No co tu więcej mówić, no. Kolejna piąteczka. Wszystko widzieliście, wyskoczyło w jednym miejscu. No ale powiem Wam, że wrócę tam z powrotem. Bo chcę ten teren od prawej do lewej cały jeszcze raz przelecieć. Dzisiaj troszkę kropi. No i spędziłem, no, 3 godziny, prawie 4 w lesie. A też trzeba w domu pomieszkać. No i co, kochani, no. Tak to się prezentuje. Jeszcze raz pokażę. Tu mamy te łuski. Tu z tej racji śmiercowej. Monetki. Coś pięknego. Jestem szczęśliwy. Te kulki, te naboje. Jakby tam był kolega właśnie, który o nich mi kiedyś mówił, to miło by było, gdyby jeszcze raz wspomniał w komentarzu. No i tak, słuchajcie, widzimy się przy kolejnych odcinkach. Zoltan za niedługo wlatuje filmik z swoim wyzwaniem. Oczywiście podjąłem się wyzwania, jak mówiłem na początku. No i wszystko. Dzięki za oglądanie. Widzimy się przy następnych filmach. Piona.